A jednak warto. Jaki piękny ranek, westchnęła Ola, wychodząc z domu. Szła chodnikiem wzdłuż swojej ulicy, nucąc pod nosem ulubioną piosenkę. Liście szeleściły jej pod nogami. Zbliżając się do szkoły, zauważyła dwóch panów z pieskami, którzy zatrzymali się obok parkanu. W jakim języku rozmawiają te dzieci? Zapytał po angielsku starszy pan. Po polsku. Dzisiaj sobota. Mamy lekcję języka polskiego. Mam na imię Ola. Przedstawiła się. My wszyscy w szkole jesteśmy Polakami z pochodzenia. To dobrze, że uczycie się języka swoich ojców i dziadków. Czy pan też jest Polakiem? Nie, jestem Amerykaninem, ale mój dziadek opowiadał mi dużo dobrego o polskich żołnierzach z II wojny światowej. Byli to dobrzy ludzie i odważni żołnierze. To miło słyszeć, odrzekła Ola. Oj, Olu, śpiesz się, słyszę? Dzwonek. Przepraszam, że zająłem. Ci czas. Nie zapomnij powiedzieć swoim kolegom, że podobacie mi się bardzo, powiedział na zakończenie starszy pan. Nie zapomnę, przyrzekam. Ola przyspieszyła kroku, ale ciągle jeszcze słyszała w uszach słowo starszego pana. Podobacie mi się, więc może warto?